Waldemar Pawlak mówi też o zakulisowych działaniach. W tym wywiadzie z wczorajszej Rzeczpospolitej, zakulisowych działaniach, które doprowadziły do tego, że jego wniosek o przełożenie głosowania nad wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza nie zostało przełożone, tylko odbyło się zgodnie z planem. Co to za kulisowe działania, które przymusiły PSL do tego, żeby jednak głosować tego dnia? Jeżeli to był zbieg okoliczności, czyli dzień wcześniej przeszukanie u posła Burego w kilku miejscach, to i biuro poselskie, i hotel sejmowy, jeszcze inne miejsca. W trakcie, kiedy trwa spotkanie klubu parlamentarnego z ministrem Sienkiewiczem, dowiadujemy się właśnie o tym przeszukaniu, no to jest, jeżeli to jest zbieg okoliczności, to jest ogromny zbieg okoliczności. Waldemar Pawlak w ten zbieg okoliczności nie wierzy i myślę, że nie jest w tym odosobniony. No dobrze, no ale reszta klubu parlamentarnego PSL najwyraźniej uznała, że trzeba zaufać premierowi i głosować w sprawie Sienkiewicza, tak? To premier dobrze, że przyszedł na ten klub i wyraźnie powiedział, no to są tutaj decyzje niezależnej prokuratury, która wydała takie i takie postanowienia. I to was przekonało? My byliśmy umówieni na to głosowanie. Ja też uważałem, że lepiej je odbyć szybciej niż później, że te dwa tygodnie akurat w tym obszarze niewiele by zmieniło, choć słuszna była reakcja Waldemara Pawlaka, który nie wyszedł tylko i wyłącznie w obronie przewodniczącego Burego, ale też w obronie wartości konstytucyjnych i immunitetu poselskiego. To nie jest opinia jedynie premiera Pawlaka, ale też i konstytucjonalistów, i prawników, którzy wskazują na to, że istnieje możliwość, że tutaj te uprawnienia zostały przekroczone i naruszono jednak sprawowanie mandatu posła. Źle się stało, że to później sprowadziło się do takich dywagacji personalnych. Czy Pawlak, czy Piechociński. To zupełnie nie o to chodzi. No ale... Bo tu się rozjechaliśmy trochę. Pod tym względem mówię my jako wszyscy komentujący i obserwujący. Ale przede wszystkim rozjechało się PSL. Nie rozjechało się, bo widział pan w głosowaniu się nie rozjechało. Dobrze, w głosowaniu Waldemar nie, ale... Pawlak zgłosił ten wniosek, Waldemar miał prawo Pawlak... się wstrzymać. Dobrze, ale zaskoczył najwyraźniej Janusza Piechocińskiego. Myślę, że to były tak dynamiczne zdarzenia i tak zmieniająca się sytuacja i też ludzie nie są pozbawieni emocji. To też widziałem reakcję nawet posłów opozycji na to zdarzenie, które dotyczyło posła Burego, wcześniej ministra Rynasiewicza. Nie pozostał nikt obojętny, ani z koalicji, ani z opozycji. Waldemar Pawlak jest osobą, która w tym parlamencie zasiada, w parlamencie polskim zasiada od 1989 roku. Nieprzerwanie 25 lat jest parlamentarzystą. Ma tą wiedzę historyczną obserwowania różnych zdarzeń. Były zdarzenia ogromnie trudne i miał prawo powiedzieć. Ofiarą, on też padł ofiarą i miał prawo to powiedzieć chyba bardziej niż ktokolwiek inny. Bo ja jako były premier, jako wieloletni parlamentarzysta mógł wstawić się za wartościami konstytucyjnymi. Ale to nie jest spór personalny. Sam Waldemar Pawlak mówi, że to nie chodzi o personalia.